Hej, z tej strony Mateusz Babiak. Dzisiaj będę miał możliwość przetestowania dla Was kolejnego REWA, model G3. REW jest to kanadyjski producent, który jest najbardziej znany na całym świecie z bardzo porządnych, high-endowych, butikowych też wzmacniaczy gitarowych. Tutaj mamy do czynienia z efektem, który ma za zadanie odwzorować jeden z kanałów we wzmacniaczu. Testowałem już kiedyś model G2, czyli model zielony. Jeśli nie widzieliście tego filmu, możecie go zobaczyć tutaj na karcie. REW G3 będzie mocniejszy od efektu zielonego, ale jeszcze będzie słabszy od czerwonego, najmocniejszego modelu G4, o którym też niedługo będzie film. Z czym mamy tutaj do czynienia? Oczywiście tradycyjnie, do czego nas producent już przyzwyczaja. Potrójna korekcja barwy, tak jak ma to miejsce też we wzmacniaczach. Zmiana poziomu głośności, poziomu przesterowania i klasycznie już 3 tryby pracy tego efektu, czyli tryb podstawowy, stokowy, tryb niebieski i tryb czerwony, który ma za zadanie zmieniać charakterystykę tego przesteru. Oczywiście ta charakterystyka będzie polegała na tym, że ten przester coraz bardziej się nasyca i wzmacnia. Docenić należy, że efekt jest bardzo solidnie wykonany, a przy okazji też bardzo ładnie obudowany. Tak pięknie błyszczy, że aż go szkoda oklejać. Jest też bardzo ładnie zapakowany, co pokażę też na przebitkach na filmie. Tutaj w przypadku tego modelu też znalazł się mały gratis w postaci cukierka od producenta. Zabawna rzecz. Kostkę będziemy testować na LTD C1000, czyli koreańskim Les Paulu, z przystawkami typu Humbucker. Te przystawki to są Seymour Duncan, modele SH2 i SH4. Zapraszam Was serdecznie do oglądania testu. REW G3 już jest podłączony. Pozostawiliśmy go na podstawowych ustawieniach na godzinie 12, na tak zwanych ustawieniach stokowych. Zostawiliśmy tylko poziom głośności dopasowany do sygnału instrumentu. Naszym instrumentem będzie LTD EC1000, czyli koreański Les Paul. Czysty sygnał mojej gitary. I odpalmy teraz ten kombajn. Strasznie dużo solidnego, soczystego, środkowego high gain. Zobaczmy, jak działa od razu equalizer. Equalizer działa książkowo, ustawmy to teraz według jakiejś wizji, czyli dużo środka, górki nie trzeba dużo, dołu i tak jest wystarczająco. Zobaczmy, jak działa potencjometr gain. Tego sosu tak naprawdę już wystarczy na tym poziomie, szczerze mówiąc. Świetne narzędzie do leadów i do soczystych riffów. W tym przypadku do leadów, tutaj myślę, że do soczystych riffów, w zależności kto jak ugra dyscyplinę. Zobaczmy jeszcze, jak działa poziom agresji. Poziom agresji, czyli poziom podstawowy, niebieski i czerwony. Każdy z nich inaczej nasyca nasz sygnał przesterowany.
Hej, jakie macie przemyślenia po obejrzeniu, wysłuchaniu testu modelu G3? Ja już też odsłuchałem to, co nagrałem wcześniej i jestem bardzo zaskoczony tym, że mimo, że kostka w założeniu jest high-gainowym, już dystorszonem, to dalej, w zależności od potrzeb, on może być też bardzo lidowym, soczystym overdrive'em. Wszystko w zależności od tego, ile ustawimy potencjometru gain i czy będziemy operować trybem pracy. Tak naprawdę do godziny 12, nawet może do godziny 11, jeśli już tego przesteru jest wystarczająco, żeby grać lidowe, fajne, bluesowe, fusionowe też lidy. Wszystko powyżej godziny 12 i jeszcze jak okrasimy to trybem niebieskim albo czerwonym, zamienia się już w potężne narzędzie do grania soczystych, rockowych, bądź nawet metalowych riffów. Co mi się bardzo też podoba, efekt ma w sobie bardzo dużo środka, jest bardzo soczysty. Jeśli podobał Ci się test, zostaw kciuka w górę, będę wdzięczny bardzo za komentarz. Zapraszam do subskrypcji tego kanału. Bardzo dziękuję za uwagę. Kostki do testów udostępnił sklep erato.pl, polski sklep i dystrybutor kanadyjskiej marki REV. Serdecznie polecam i zapraszam do kliknięcia linku poniżej filmu w celu sprawdzenia produktów tej marki. Koniecznie powołaj się na ten film, jeśli chciałbyś nabyć taką kostkę.